chemiczne. Chemia to jest bardzo ważna nauka i ona odgrywa wielką rolę w naszych życiach codziennych. Chemia to jest nauka o przemianach. Jakich przemianach? Przemianach substancji. Substancja przemienia się w jedną substancję na drugą. I to są właśnie przemiany chemiczne. A my codziennie korzystamy z wynalazku chemików, kochane dzieci. Ja wam tutaj pokazuję właśnie kilka przykładów. Za każdym razem właśnie, jak się zmienia kolor, to jest eksperyment chemiczny, to jest doświadczenie. To nie jest magia, to nie są czary-mary. To jest nauka, kochane dzieci. A ta nauka chemii to jest nauka, jedną z najpiękniejszych nauk ścisłych właśnie w dziejach ludzkości. I tutaj wam pokażę właśnie dalsze. I za każdym razem, jak widzicie zmianę w kolorze, to znaczy, że nastąpiła reakcja chemiczna. I widzicie, za każdym razem tutaj to, co się wydaje, że jest woda, to nie jest wodą, to są roztwory, prawda, ciekawych substancji. I za każdym razem, kochane dzieci, ja wam tutaj pokazuję właśnie, to jest reakcja chemiczna. Chemicy są bardzo mądrzy. Dzięki chemikom my codziennie mamy korzyści. Czy to są sztuczne tworzywa, czy różne lakiery, różne medycyny, proszki do prania. To jest wszystko osiągnięcia właśnie dzięki nauki, która się nazywa chemia. Chciałem wam tutaj pokazać, to jest przez magów też nazywane magiczna woda tęczowa. Dlatego, że ta woda potrafi pokazać wszystkie kolory tęczy. Ja spróbuję to wam osiągnąć. To oczywiście nie jest wcale, to nie jest magia, ale ja wam spróbuję, bo jak wiecie, tęcza ma 7 kolorów. Jeżeli teraz by deszcz zaczął padać, to byśmy zobaczyli te 7 kolorów na niebie, ale obawiam się, że deszczu nie będzie, czyli nie będzie tęczy. To szkoda trochę, ale trudno. Dalej musimy. Widzicie co? I nic się nie stało, prawda? Nic się nie stało. Ale jak teraz troszeczkę tak zamieszamy, to są początki tych kolorów właśnie. Brawo, kochani, nie bijcie, brawo, bo nie mam czasu, ja się spieszę, bo ja już tutaj czekam na obiad, także ja tylko tak, ja tutaj jestem po to, żeby wam pokazać troszeczkę właśnie o osiągnięcia tej bardzo pięknej nauki, jaką się nazywa chemia. No i widzicie, tutaj są te zmiany. Tu mamy pomarańczowy, tu żółty. Teraz ja się troszeczkę pospieszę, ponieważ czas nam ucieka. Tu mamy piękny czerwony kolor i teraz spróbujemy. Teraz, co ja wam chciałem powiedzieć? To nie jest magia, to nie są to jest doświadczenie. Ja wiem, jakie są kolory, bo ja jestem chemikiem właśnie. Ja właśnie się uczyłem od wielu lat, zresztą ja wam powiedziałem, na 44 Stanley Crow, niedaleko stąd, ja właśnie dokonywałem pierwsze eksperymenty chemiczne moje. No i dzisiaj właśnie chciałem wam pokazać, że ja dalej się interesuję tą nauką właśnie i chciałem wam troszeczkę, i to są bardzo piękne eksperymenty, a wiecie co, że chemia jako nauka ma bardzo dużą przyszłość, dlatego że w dzisiejszych czasach szczególnie chemicy się opiekują naszą planetą, już są różne zagrożenia właśnie i jest bardzo duża potrzeba dla mądrych ludzi, którzy rozumieją właśnie tego rodzaju przemiany, które ja wam teraz pokazuję. Pomieszamy jeszcze więcej, prawda, i to się może jeszcze troszeczkę zmienić, ale jak widzicie, już prawie wszystkie kolory tęczy już mieliśmy zielony, niebieski, pomarańczowy, żółty, tego i czerwony i tak dalej. Jeszcze spróbujemy tutaj osiągnąć fiolet i na tym się skończy, prawda, te takie krótkie tego. O, no. Także widzicie, także ja wam pokazałem teraz krótki tak, ale popatrzcie, ja wam pokazałem tak, kilka takich przemian, po prostu wymieszałem płyny. Ale to nie jest to tak, że wymieszasz byle jakiekolwiek płyny, o, patrzcie się tego. To nie jest tak, nie możesz byle czego wymieszać. Chemicy rozumieją, co się dzieje, widzicie. Ja na przykład, każda reakcja chemiczna, to z następu, potrzebuje energii. Musi być jakaś energia. Ja na przykład tutaj mam energię mieszania, bo mieszałem, ale są inne formy energii. Energię ciepło ze słońca. Jest elektryczna energia, jest energia ciepło, prawda? Ale tutaj ta reakcja może się obić na przykład przy pomocy energii muzycznej. Ja wam teraz zagram na skrzypcach, patrzcie w tonacji A bemol i patrzcie się na to, co się będzie działo. Poczekajcie.